Cześć wszystkim. W komentarzach zasugerowaliście mi pomysł, żebym spróbowała złożyć coś z origami i mam nadzieję, że uda mi się zaskoczyć Was tym, w jakim kierunku poszło to wyzwanie, dlatego zostańcie do końca. Na początku oczywiście w ramach rozgrzewki złożyłam parę prostych origami, a potem uznałam, że zabiorę się za coś bardziej spektakularnego. Postanowiłam złożyć papugę i smoka. Na YouTube jest mnóstwo takich filmów, które pokazują, jak takie origami złożyć i ja pokażę dwa z nich i oczywiście linki będziecie mieli w opisie, gdybyście stwierdzili, że też chcecie czegoś takiego wypróbować. Ja zaczęłam od papugi. Oczywiście musiałam najpierw przygotować papier, żeby papuga była taka piękna i tęczowa i w tym celu wykorzystałam papier do markerów. Ja nie przypadam jakoś szczególnie za takim typem papieru, bo jednak wydaje mi się, że markery lepiej wyglądają na takim papierze, nie wiem, jak na przykład jest w moim szkicowniku, ale co kto lubi, co komu się podoba, takie jest po prostu moje zdanie. Tworząc taki kolorowy wzór, byłam niezmiernie ciekawa, jak to będzie wyglądało po złożeniu, ponieważ wiadomo, że jak się składa ten papier do origami, to jego części są pozaginane tak, że ich nie widać, są ukryte. W związku z tym, ja nie mając żadnego origamiowego doświadczenia, naprawdę nie byłam w stanie w ogóle sobie tego wyobrazić, jak to może potem wyglądać. Co zresztą można było bardzo łatwo dostrzec już na samym początku mojego składania, ponieważ już po chwili zorientowałam się, że ja chyba ten papier składam w taką stronę, że on będzie miał tą niepokolorowaną część na wierzchu, wobec czego musiałam to wszystko zacząć od nowa. Składając, czułam się trochę jak w czasach, kiedy samemu sobie robiliśmy takie kostki sześcienne do rzucania i miało się wykrój, który trzeba było sobie wyobrazić, że on się składa w taką stronę i to się zagina tu i tam, w związku z czym trzeba przewidzieć, gdzie muszą być takie dodatkowe paski, na które się nakłada klej, żeby to wszystko się razem trzymało. Musiałam więc mocno tutaj wykorzystywać moją wyobraźnię przestrzenną, co i jak, gdzie, tu, I oglądając film instruktażowy, nie zawsze jesteś w stanie tak idealnie naśladować te wszystkie ruchy, które widzisz, ponieważ coś, co widzisz na ekranie telefonu, musisz przełożyć na to, co masz przed oczami w trójwymiarze. A jeszcze jeśli nie naśladujesz wideo, tylko w ogóle patrzysz na instrukcję w książce, to jest jeszcze większe wyzwanie, ponieważ musisz się nauczyć czytać tą instrukcję. Musisz wyczaić, jak interpretować te wskazówki, które tam są pokazane. I tak, jest to proste, ale wymaga skupienia. To jest w sumie właśnie taka część tego origami, która mi się podoba najbardziej, że kiedy składasz, to naprawdę czujesz, że twoja głowa pracuje. I tak jak początek składania tej papugi był w miarę prosty i to wszystko szło mi jak po maśle, tak im dalej, tym było coraz trudniej. Wydaje mi się, że przy składaniu origami najważniejsze są dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby się nie spieszyć, a po drugie, żeby dbać o to, aby starannie zaginać papier. Ponieważ jeśli o to nie będziemy dbać, to potem jakieś tam niewielkie niedoskonałości wyjdą powiększone w późniejszym czasie. Na przykład ja jak zaginałam papier, to tam gdzieniegdzie właśnie lekko się zagięłam i na koniec ogon się okazał być taki trochę rozjechany i musiałam go jeszcze domalować markerami, bo po prostu była pokazana ta strona niepomalowana. Takie niedoskonałości naprawdę mogą zepsuć końcowy efekt, właśnie czy to kwestia tego, że potem będzie się coś rozchodziło brzydko, czy na przykład zabraknie symetrii, jedna łapa będzie wyżej, druga niżej i tak dalej. U mnie przyszedł taki moment, który mnie przerósł i nie spodziewałam się, że do tego dojdzie, ale miałam naprawdę bardzo duży problem. Musiałam przewijać wideo kilkukrotnie i oglądać, tak bardzo mocno się skupiać na tym, co właściwie się dzieje na tym ekranie, a i tak totalnie nie potrafiłam tego odtworzyć. Czy mieliście kiedyś tak, że próbowaliście przewlec nitkę przez oczko igły i ciągle wam się to nie udawało? Próbowaliście tak długo i byliście
tak skupieni, że w pewnym momencie zaczęło Wam się robić gorąco. Ja właśnie dokładnie tak miałam w tej sytuacji. Wzięłam telefon blisko, praktycznie przed mój nos i tak z takiej odległości przyglądałam się, co właściwie się dzieje na tym nagraniu. I kiedy już byłam przekonana, że to załapałam, no tak, to przecież się zaginam w ten sposób. Odłożyłam telefon, miałam to zrobić z papierem, to tak zaczęło mi się naprawdę robić gorąco, bo próbuję w ten sposób, nie idzie. W ten sposób też nie idzie i autentycznie musiałam zrobić przerwę i ochłonąć, bo już zaczynało mi bardzo brakować tej cierpliwości. No ale w końcu mi się to udało i nawet to powtórzyłam parę razy, tylko że jeżeli spytacie mnie, w jaki sposób ja to zrobiłam, to ja w dalszym ciągu nie będę wiedziała, jak mi się to udało. Dalej poszło już w miarę sprawnie i zauważyłam, że naprawdę im więcej składa się origami, tym bardziej, tym łatwiej to idzie. Coś tam się w tej głowie naprawdę przestawia i już jest takie, że ej, spoko, mózg mówi, załatwię to za ciebie, nie musisz się już skupiać za bardzo, ja tu już wszystko wiem, co i jak złożyć. Znałam kiedyś takiego gościa, który się nazywa Karol Kafarski i on jest po prostu geniuszem origami. No przynajmniej ja tak uważam. Pamiętam, że jak oglądałam jego pracę, to byłam naprawdę pod wielkim wrażeniem, że on jest w stanie tak fajnie odtworzyć projekty innych ludzi, ale też, że jest w stanie stworzyć jakieś takie własne, autorskie. Ostatnio znalazłam go w internecie i przeglądałam jego pracę na Flickr i naprawdę kopara opada. To jest niesamowite, że można stworzyć tak skomplikowane rzeczy ze zwykłego papieru. Zostawiam Wam też link w opisie, żebyście mogli sami sobie zobaczyć. To jest niesamowite. W każdym razie, kiedy już zbliżałam się do końca składania tej papugi, to zaczęłam się naprawdę tym jarać, ponieważ ona zaczęła przypominać tą papugę i te kolory super się zgrywały. Stwierdzam, że origami to jest naprawdę świetna dekoracja. Jak skończyłam składać, to od razu sobie wyobraziłam, żebym miała kilka takich papug i jeszcze jakieś inne origami. I wtedy spojrzałam na to wideo, jak się składa tego smoka i mówię, nie chce mi się. Bo może kiedy indziej jedno origami na razie mi wystarczy, więc z tego smoka zrezygnowałam. Ale za to wpadłam na nieco inny pomysł. Co? Huh? Huh? I don't get it. I don't get it. Nie zajarzyłam przecież, no tak, papugi powtarzają. Cała ta zabawa z origami dała mi naprawdę ogromnego kopa inspiracji. Zajarałam się jak taka mała świeczuszka, w mojej głowie pojawiło się mnóstwo pomysłów i uznałam, że zamiast składać jakieś tam kolejne projekty, narysuję coś związanego z origami. Starannie poskładany i pozaginany papier naprawdę bardzo jest przyjemny dla oka i wpływa na wyobraźnię, dlatego postanowiłam narysować coś właśnie związanego z tym aspektem origami, że ono tak potrafi niesamowicie wpływać na wyobraźnię. Od razu wymyśliłam taki obraz dziewczyny, która ma papugi origami i jej zachwyt sprawia, że te papugi stopniowo zamieniają się w prawdziwe ptaki. Jednocześnie sama dziewczyna zamienia się powoli w taki papierowy kształt i my już nie wiemy, czy to jest kwestia tego, że ten jej zachwyt sprawia, że ona chce się upodobnić, czy może to właśnie nasze oczy, oczy odbiorcy sprawiły, że postrzegamy ją jako człowieka, a ona tak naprawdę jest tym origami. Jak widzicie, inspirację można zaczerpnąć dosłownie z wszystkiego, jeżeli tylko na to pozwolicie. Naglądałam się tych wszystkich origami i dlatego moja głowa tak mocno się rozruszała, ale tak naprawdę ja mam tak z wszystkim. W zeszłym tygodniu nurkowałam i rysowałam pod wodą i to sprawiło, że naprawdę chciałam bardzo dużo rysować jakichś takich scen podwodnych. Tutaj mamy origami i naprawdę każda rzecz może nas tak zainspirować. Tylko jest taka kluczowa kwestia, żeby wykorzystać to takie popchnięcie nas do działania, tą inspirację, to trzeba po prostu usiąść i rysować.
Bo jeżeli się poddamy takiemu jakiemuś naszemu lenistwu albo nałogowi, aby siedzieć w wirze internetu, no to ciężko się potem z tego internetu wygrzebać i robić cokolwiek innego. Zróbcie sobie przysługę i wykorzystujcie swój czas w taki produktywny sposób. I ja uważam rysowanie właśnie za taki sposób. Ten obrazek powstał w programie Procreate na iPad Pro, natomiast taki pomysł na to, jak dokładnie ma ten obrazek wyglądać, to zaczerpnęłam inspiracji z muzyki, bo muzyka zawsze nadaje mi taki ton, nastrój tego rysunku. Ogólnie wszystkie utwory, które słyszycie w moich filmach, pochodzą z biblioteki muzycznej Audio Network. I jest ta muzyka, która naprawdę bardzo mocno potrafi mnie zainspirować. Świetne są tam kawałki. Tak więc, jeśli podoba Wam się jakiś taki utwór, który u mnie słyszycie i pytacie się, skąd go mam, no to właśnie z Audio Network. W zeszłym tygodniu prosiłam Was o narysowanie podwodnych scen i bardzo się cieszę, że się podejmujecie tych moich wyzwań, bo Wasze prace są naprawdę świetne i bardzo pomysłowe. A do następnego odcinka pomyślałam, że może byście spróbowali złożyć origami albo narysować origami. Swoje prace wysyłajcie na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i... Pa-pa-pa-pa! Go out for something you wanted, 'cause everything's the same. You waste away.